Doktor Tomasz Karauda, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi, oddział chorób płuc. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Są jeszcze siły? Do pracy tak, do przekonywania włodarzy, tych, którzy stoją u sterów decyzji najważniejszych w Polsce. Tu mamy taki moment bezsilności, bezradności. Jak pan sądzi, dlaczego, przepraszam, bo to jednak będzie trochę na styku polityki pytanie, ale z waszej perspektywy lekarskiej, dlaczego rządzący, włodarze, jak pan to nazwał, są tak sceptyczni wobec zasięgania opinii ekspertów? Bo mamy informację o tym, że nawet powołana Rada Medyczna przy premierze mówi już oficjalnie, że nikt nie bierze pod uwagę ich sugestii, że nikt nie bierze pod uwagę ich opinii, że nikt nie konsultował z nimi nawet już właściwie nie pamiętam, jak to nazwał, pakiet alertowy, o tak to brzmiało, tego pakietu alertowego, który wchodzi od dzisiaj, od 1 grudnia, jak go nazwał Adam Niedzielski. Z czego to wynika? Tutaj poseł Paweł Kowal bardzo mądrze obrazował tę sytuację, że niestety polityka stoi ponad życiem i zdrowiem ludzi. Dlatego, że nie ma przesłanek merytorycznych, które by wskazywały na to, że nie należy szczepić. No, jeżeli jest pisany list przez wielu znakomitych lekarzy, profesjonalistów z zakresu chorób zakaźnych, to ich stanowisko jest jasne w tej sprawie. Rady Medycznej jest jasne w tej sprawie, opowiada się za restrykcjami, za większym naciskiem w kierunku szczepień. To rząd mówi, no nie stać nas na to gospodarczo, bo trzeba by wprowadzić lockdown. Ale nikt nie mówi o tym, że należy wprowadzać lockdown. Nikt nie chce lockdownu. Chcemy nałożenia restrykcji na osoby, które w największym stopniu trafiają do szpitala. To są osoby niezaszczepione. Więc jeżeli nie ma merytorycznych przesłanek, gospodarczych przesłanek, to zostaje proste pytanie. To co decyduje o tym, że restrykcje nie są wprowadzane? Polityka. Chodzi o poparcie, chodzi o to, że niestety, przypomina mi się tutaj cytat z bajki Shrek, którą bardzo dobrze znamy, i tam czarna postać, Lord Farquaad, mówi, drodzy państwo, wielu z was zginie i jest to wielkie poświęcenie, na które jestem gotowy. I jak się patrzy na te decyzje, to wydaje się, że za tym stoi po prostu troska o to, żeby wśród tej grupy nie znalazło się zbyt wiele osób, które powie obecnej władzy, no nie zgadzamy się na to, nie będzie waszego poparcia i nawet naszego poparcia. Panie doktorze, czyli pana zdaniem rząd pogodził się z tym, że 500 000 ludzi umiera i czeka po prostu, aż to się samo skończy? Przepraszam, to jest brutalne, ale muszę zadać to pytanie. Chciałbym na to odpowiedzieć jakoś nie wprost, ale takie mamy odczucia. Takie mamy odczucia. Dlatego jest to pytanie, że gdy odchodzi 500 osób, czy leci z nami pilot, czy ktoś tym steruje, czy kogoś to rusza, jak śpimy, kiedy wiemy, że przez nasze decyzje ginie tyle osób, znaczy to są ich decyzje oczywiście też i o nieszczepieniu, ale że nie robimy nic, żeby zapobiec tylu śmierci. To jako człowiek, jako lekarz dla mnie jest to bardzo trudne do zrozumienia. Padają argumenty, że społeczeństwo francuskie czy europejskie, inne, niemieckie, austriackie jest inne niż polskie i my jesteśmy takim przekornym, buntowniczym narodem, ale jak myślę o Francji... Przypomnijmy, to są słowa polskiego prezydenta, to są słowa głowy państwa, panie doktorze, nie bójmy się tego przypominać. No tak, to jest tym bardziej przykre, że płyną ze strony osoby najważniejszej w państwie. I teraz myślę sobie o społeczeństwie francuskim, które przecież słynie z rewolucji, słynie z buntu, słynie z tego, że się przeciwstawia władzy. I myślę o prezydencie Macronie, który mógłby usiąść też rzeczywiście przy biurku, przemyśleć temat i powiedzieć, no to będzie mnie kosztowało bardzo dużo. Bo on ma za chwilę kampanię, znaczy już jest w kampanii tak naprawdę. Dokładnie, na poparciu bardzo zależy mu. I teraz będzie miał ogromną grupę przeciwników. Powiedziałby, nie, no to mnie za dużo kosztuje, nie wprowadzę. Ale jednak w tych krajach europejskich jest poczucie, i słuszne poczucie, że życie ludzkie znaczy więcej niż polityka. Mogę stracić stanowisko, ale będę spał spokojnie, wiedząc, że dzięki mojej decyzji zostanie uratowane tysiące istnień. Panie doktorze, a jak pan odpowie na te argumenty, które pojawiają się wobec przeciwników restrykcji dla osób niezaszczepionych? Mówi się o tym, że to jest niezgodne z konstytucją, że to jest segregacja sanitarna, że to jest ograniczanie wolności obywatelskich.
No, drodzy państwo, to zależy, jak na to patrzymy, co jest ograniczeniem, gdzie się kończy wolność, bo ktoś się powołuje na konstytucję i mówi, no nie wolno mnie zmusić, ale inni powiedzą, a ja mam konstytucyjne prawo dostępu do systemu ochrony zdrowia, który jest bardzo ograniczony z uwagi na to, że bardzo wielu ludzi jest w szpitalu. No to które, czyje prawo jest ważniejsze? To do nieszczepienia, czy to do równego dostępu do systemu ochrony zdrowia? Ktoś ma prawo nie być zakażonym przez osoby, które mówią, ja nie chcę się szczepić. No ale to znowu jest argument, panie doktorze, będę takie tutaj piłeczki wrzucać, bo trzeba się rozprawić z tymi argumentami właśnie. No przecież zarażają się także zaszczepieni i oni również przekazują tego wirusa. Dobrze, jeżeli będziemy mieli samych zaszczepionych, którzy zarażają jeden drugiego, to my wiemy, że nie jesteśmy istotnym zagrożeniem dla siebie nawzajem. Poza może osobami, które mają bardzo liczne choroby współistniejące, u których no każda istotna infekcja może wpływać na pogorszenie tego stanu. Ale to, że my się zakażamy, nie przekłada się na to, że lądujemy w szpitalu. Jak antyszczepionkowcy mówią, no czemu wy się nas boicie? Ja się was nie boję. Ja się boję tego, że zbyt wielu was jest w szpitalach i przez to ci zaszczepieni, którzy dbają o swoje zdrowie, nie mogą się dostać do szpitala, bo leżycie tam wy. Nie każdy oczywiście, ale część z was, która powiedziała szczepieniom nie i odbieracie nam możliwość leczenia. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia mówi, mamy nieograniczoną bazę łóżkową, to ja ministerstwu wierzę, dlatego że ta baza łóżkowa polega na tym, że odbieramy miejsce wam, zaszczepionym, po to, żeby tam niezaszczepieni mogli leżeć. Taką sytuację mam chociażby w nieopodal szpital, w którym pracuję, w którym chirurgia, interna, neurologia, ortopedia, wszystko jest zamienione na COVID-19, a przecież ten szpital ma pod sobą 100 tysięcy mieszkańców i oni nie mogą się tam dostać. Dlaczego? Z uwagi na wolność antyszczepionkowców. No i teraz kolejny argument antyszczepionkowców, którzy mówią, lekarze mijają się z prawdą. To nie jest prawda, że pod respiratorami leżą wyłącznie osoby niezaszczepione, leżą także zaszczepione. Tak, to jest prawda, dlatego że nie ma preparatu, który w 100% chroni przed COVID-19. Nawet podawane są takie linki. No ale drodzy ma chronić państwo, przed ciężkim przebiegiem. W dużej mierze to jest 80-90%, ale nie 100%. Nawet podają takie argumenty, gdzie pokazuje się kraje wysoko zaszczepione i mówią, zobaczcie, tam trafiają sami zaszczepieni do szpitala. I to też jest prawda, bo jeżeli mamy w danym kraju duży odsetek zaszczepionych osób, to tylko takie będą trafiały do szpitala, ale ich ilość będzie dziesiątki czy setki razy mniejsza niż w miejscach, w krajach, w których poziom zaszczepienia jest dużo mniejszy. Więc jeżeli trafia zaszczepiona osoba, zdarzały mi się, ja sam kwalifikowałem do przyjęcia pacjentów zaszczepionych dwoma dawkami z niewydolnością serca, z niewydolnością nerek, z cukrzycą, z mnóstwem chorób, bardzo obciążone, i one były zaszczepione, ale niestety infekcja, nawet taka i COVID-19, przeciwko której się oni szczepili, powoduje na tyle pogorszenie ich zdrowia, że oni trafiają do szpitala nie z powodu niewydolności oddechowej i choroby śródmiąższowej, która przebiega w COVID-19 często, tylko po prostu z powodu tego, że ta infekcja pogarsza ich choroby przewlekłe. No są dodatni, muszą być w oddziale COVID. Ale jakby to nie znaczy, że szczepienie jest nieskuteczne. To oznacza, że niestety część osób zaszczepionych będzie przechodziła ciężką infekcję ze względu na swoje choroby. Panie doktorze, na początku naszego spotkania powiedział pan, że nie chcemy lockdownu, chcemy restrykcji dla niezaszczepionych. Jakich restrykcji? Mówiąc wprost, certyfikat covidowy, który obowiązuje w wielu krajach europejskich, w których osoba niezaszczepiona musi przedstawić certyfikat od tego, że jest zaszczepiona, albo alternatywnie ma wykonany test PCR, który jest powtarzany co 48 godzin. Czyli mówiąc krótko, po prostu realne sprawdzanie tych certyfikatów, co w tej chwili się kompletnie nie dzieje, nawet jeżeli ludzie są na lotniskach i wracają z innych krajów, to wiem na pewno, że nikt tego nie sprawdza po prostu. Identycznie jest w restauracjach, kinach, nie ma podstawy prawnej. Jeżeli ministerstwo mówi, że no to jest dobrą wolą usługodawców, żeby oni sprawdzali, dlatego że no mają prawo, bo inaczej będą karani, to nawet jeżeli wpadnie sanepid do takiego miejsca, to ja też zadaję pytanie, w jaki sposób sanepid ma sprawdzić, czy dany obywatel jest zaszczepiony, skoro on
powie, że nie ma podstawy prawnej, by sanepid to sprawdził, bo nie ma. To w jaki sposób ma być to egzekwowane, skoro nie wymaga tego prawo, tylko jest to na zasadzie dobrej woli. Więc no, bardzo trudna sytuacja i te restrykcje, które są teraz od 1 grudnia, tak naprawdę są pozornymi działaniami, które mają sprawić, żeby pokazać to, że coś robimy, ale jest to dalece niewystarczające. Panie doktorze, do czego doprowadzą te pozorne działania? Do czego my zmierzamy wraz z tą epidemią, z tą czwartą falą i zapewne kolejnymi, jeśli się okaże, że rząd nie zmieni swojej strategii, tylko właśnie tak będzie się prześlizgiwał po tej fali? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas ruszy do sklepów na zakupy, będzie chciał coś dla bliskich kupić, a konsekwencją niestety tego będzie, że oprócz tego wolnego miejsca dla wędrowców będzie też wiele pustych miejsc po naszych bliskich osobach, które powinny siedzieć razem z nami. Oczywiście ta fala przemije, podobnie jak było rok temu. Przyjdą miesiące wiosenne, letnie i sytuacja się uspokoi. Tylko że wraz z tym będzie szedł taki wyrzut sumienia i moralne obciążenie wynikające z tego, że przez złe decyzje życie straciło wielu ludzi, a mogłoby żyć. I będzie smutna po prostu konstatacja, ale to jest życie, to jest polityka, życie będzie biegło dalej. Panie doktorze, a tylko może pan przecenia smutno rządzących? Może oni wcale takiej refleksji moralno-etycznej mieć nie będą? Myślę nawet w kontekście tego, co się dzieje na granicy białoruskiej, białorusko-polskiej i tych działań przez ostatnie całe miesiące, widoku tych dzieci, które no nawet lekarze trudność mieli, żeby gdzieś tam dostać, nieść pomoc. Jak śpią osoby, które bezpośrednio, decyzyjnie mówią o tym, że nie będziemy udzielać pomocy, nie będziemy wspierać. To jest dla mnie strasznie trudne, jako dla człowieka, myślę, ktokolwiek nad tym się zastanawia, dlaczego musimy być tak bezduszni w polityce. Myślę, że można czasami wygrać politycznie pewne sprawy, ale moralnie przegrać. I zawsze to gdzieś tam z tyłu głowy z nami będzie, że jesteśmy jakby mniej człowieczym państwem, mniej nastawionym na współczucie, zapominamy jeden o drugim. Ciężko się żyje po prostu dzisiaj, smutno. Panie doktorze, to jeszcze teraz o sytuacji w szpitalach słów kilka, dlatego że pan minister Niedzielski zdecydował się wprowadzić od dzisiaj ten alert, nazwijmy to, pakiet alertowy, tarczę alertową, zwał jak zwał, w sytuacji, kiedy przekonuje z drugiej strony, że dynamika zachorowań już się wypłaszcza, że się sytuacja zaczyna uspokajać. Czyli z jednej strony musztarda po obiedzie, z drugiej strony pytanie, na ile mamy wierzyć tym prognozom ministerstwa dotyczącym tego, że sytuacja już w tej chwili zaczyna się poprawiać? Według Uniwersytetu Warszawskiego i tamtejszych ekspertów, którzy sprawdzają tą krzywę, okazuje się, że w tym tygodniu spodziewamy się no właśnie tego szczytu, największego piku. Więc trudno powiedzieć, jak ta sytuacja będzie się kształtowała w najbliższych tygodniach, zważywszy właśnie na to, że zbliżają się święta. Być może wytrychem pewnym dla ministerstwa jest ten wariant Omikron, żeby znaleźć argument dla zaostrzenia restrykcji. Powiedzieć sobie, no tutaj mamy ważny argument, który możemy użyć ku temu, żeby no jednak zaostrzyć restrykcje nawet wobec osób, które są nieprzychylne tym rozwiązaniom, właśnie po to, żeby no, odpowiedzieć w jakiś sposób na liczbę zgonów, więc jest wariant Omikron, więc musimy te restrykcje zaostrzyć. Natomiast nie mam wątpliwości, że jeszcze będzie trudniej w okresie świąt Bożego Narodzenia. Natomiast później pewnie podobnie jak w zeszłym roku będziemy taką stagnację i powoli spadek tej fali obserwować. Panie doktorze, czy szczepienia powinny być obowiązkowe na COVID-19, pana zdaniem? Tak. Jeżeli mamy chorobę, która odbiera istnień ponad 70 tysięcy w ciągu roku, a mamy szczepienia obowiązkowe na gruźlicę, na krztusiec, na inne choroby, które szczepimy w wieku dziecięcym, to tym bardziej przeciwko takiej chorobie, jaką jest COVID-19. Oczywiście nie wyobrażam sobie tak, że policja wpada do mieszkań i siłą
szczepi, ale no, rozwiązania ciekawe wprowadza również Grecja dla seniorów, którzy jeżeli się nie zaszczepią, to są obciążeni wręcz karą. Dlatego, że wraz z tym, że się nie szczepimy, idą ogromne koszta związane z, chociażby z hospitalizacją takich pacjentów. To są bardzo drodzy pacjenci, którzy kosztują państwo polskie bardzo wiele, jeżeli no dobrze, nie podejmują się szczepienia. Panie doktorze, no to znowu argument strony przeciwnej. Płacą składki, więc trzeba ich obsłużyć w szpitalu. No tak, oczywiście, jeżeli chorują, to zawsze, no to tak samo jak i palacze, czy osoby, które jadą z nadmierną prędkością i ulegają wypadkowi. No wszystkie te osoby leczymy, co nie zmienia faktu, że można podjąć działania, mając twarde dane naukowe, że szczepienia są bezpieczne, by wprowadzać taki obowiązek. Oczywiście będzie grupa, która będzie miała przeciwwskazania do szczepień, to należy ująć, ale poza tym uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe. Ale zacząłbym od obowiązku dla wszystkich pracujących w podmiotach leczniczych i tych, którzy pracują no, tam, gdzie jest mnóstwo ludzi, czyli w szkołach, w marketach, ludzi pracujących po prostu z tłumami. Panie doktorze, wiele osób, także wśród moich znajomych, osób, które się same zaszczepiły, w ogóle nie czekały zbyt długo, tylko nie miały wątpliwości, że same się szczepią, zastanawiają się, czy szczepić swoje młodsze dzieci, te w wieku od 5 do 11 lat. Co by pan poradził? Szczepić czy nie szczepić? Czy te szczepionki dla dzieci, tych najmłodszych, są rzeczywiście bezpieczne i my jako rodzice mniejszych dzieci możemy spokojnie i z czystym sumieniem iść je zaszczepić przeciw COVID-19? Dzieci to są nasz największy skarb. Jeżeli ktoś zastanawia się nad szczepieniem, mówi, dobrze, ja się boję, ale ja przyjmę, ale dzieciom to nie da, bo to musi być sprawdzone, bezpieczne. To jest takie naturalne, ludzkie i warto powiedzieć, że Stany Zjednoczone już wcześniej zaczęły szczepić dzieci i tam zmarło na COVID-19 700 dzieciaków. U nas mniej więcej to wygląda 1% zakażonych dzieci walczy z związanym z COVID-em, no, uogólnionym zespołem zapalnym, PIMS nazywamy. Mamy przepełnione pediatryczne oddziały, o czym wiemy. Więc warto szczepić nawet nie tylko biorąc pod uwagę to, że może się tragicznie skończyć. Niedawno przeżywaliśmy wszyscy w Polsce śmierć 14-latka. Więc nie tylko, żeby chronić przed tym najgorszym punktem końcowym, jakim może być odejście młodego pacjenta, ale również przed powikłaniami związanymi z COVID-19. Więc tak, jest to bezpieczne w tej grupie, sprawdzone. Już na dziesiątkach tysięcy, również w Stanach Zjednoczonych podawanych i ryzyko związane z COVID-19 jest znacznie wyższe niż jakieś ewentualne powikłania związane ze szczepieniem. Ten nowy wariant Omikron, co my o nim wiemy, czy my się go powinniśmy jakoś szczególnie obawiać? Tutaj dane są niepewne. Wciąż obserwujemy. Wiemy, że Omikron ma 32 mutacje w obrębie białka, kolca białka S, który jakby odpowiada za wniknięcie wirusa do naszych komórek. Delta dla przykładu miał tylko 8 mutacji, więc tych mutacji tu jest 3 razy więcej. Obawiamy się, że może wymykać się skuteczności szczepień, co byłoby czarnym snem naukowców i lekarzy, ale płyną też informacje właśnie z krajów Afryki, że te osoby, które były zakażone Omikronem, no przechodziły lekko swoją chorobę łagodnie, lekko. I gdyby tak miało być, to byłaby dobra wiadomość, bo gdyby to był dominujący wariant, może pomógłby nam w tej walce i powodował łagodniejszy przebieg choroby. Zobaczymy. Panie doktorze, jeszcze sprawa ostatnia. Tak po ludzku pana jako lekarza, jako człowieka chcę zapytać, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o pana życie? No bo doskonale pamiętamy o tym, że dostawał pan groźby, że był pan atakowany na ulicach, w wielu innych miejscach. Czy tutaj coś się zmieniło, czy w dalszym ciągu jest pan jako propagator szczepień osobą, no, pod szczególnym nadzorem, w cudzysłowie? To znaczy tak, rzeczywiście na wniosek nie mój, nawet tylko prokuratury, zostałem objęty nadzorem policji i od tego momentu liczba również grup zmalała o, no nie, 90%. Zdarza się, no, prawie codziennie dostaję jakąś groźbę, ale nie jest to tak nagminne, jak było do tej pory. Też nic złego się nie wydarzyło, więc nabieram trochę pewności w tym trudnym czasie. Z tej drogi nie schodzę. Obiecaliśmy to wszystkim tym, którzy musieliśmy pożegnać niestety w zeszłym sezonie, gdy nie było jeszcze szczepień dla wszystkich.
Więc sprawa się toczy w prokuraturze, jest ponad 120 stron materiału dowodowego. Te osoby są namierzane i mam nadzieję, że będą wyciągane konsekwencje, co będzie przykładem dla wszystkich, niezależnie również czy od medycyny, czy innych sfer życia, że są granice wolności słowa, których nie wolno przekraczać, a tą granicą jest groźba. I tym ostrzeżeniem kończymy naszą rozmowę. Dużo spokoju, panie doktorze, i dużo zdrowia, i dużo siły, bo te trzy rzeczy, myślę, przydadzą się panu najbardziej w obecnych czasach. Dziękuję doktor Tomasz bardzo, Karolda, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Do zobaczenia.